Jest z nami prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, lekarz rodzinny Jacek Krajewski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 25 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń jednego dnia, zapowiedź nowych obostrzeń i zakazów. Panujemy nad sytuacją? No chyba już coraz mniej. Coraz mniej, ponieważ 25 tysięcy to już jest ta podprogowa liczba. Ostatnio, jak mieliśmy 27 tysięcy, były ogłoszone obostrzenia i kwarantanna narodowa. No teraz mamy to samo. No, na ten moment to jest ten ostatni dzwonek, kiedy jeszcze ta wydolność systemu, pomimo wszystkich przygotowań, już zaczyna trzeszczeć w szwach. Więc wydaje się, że jeszcze następne kilka tysięcy i już nie będziemy dawać rady. Ministerstwo Zdrowia włącza dzwonek alarmowy, a przy okazji wysyła taki sygnał. Jeśli młodzi ludzie nadal będą lekceważyli objawy COVID-u i będą leczyć się samodzielnie, będziemy mieli coraz więcej zajętych łóżek w szpitalach. My mamy kłopot z tym, że młodzi ludzie nie zgłaszają się do lekarzy pierwszego kontaktu? No, mamy kłopot z tym. Mamy kłopot, dlatego że młodzi ludzie już są dobrze wyedukowani, jak mogą wyglądać objawy COVID-19 i w momencie, kiedy prowadzą swoją działalność gospodarczą albo ich rodziny prowadzą taką działalność i mogą pójść do kwarantanny i ten biznes, który prowadzą, to przedsiębiorstwo, które prowadzą, może z tego powodu ucierpieć. Wolą nie zgłaszać, wolą zostać w domu, wolą wziąć urlop, nie testować się, aby nie zdradzać tego, że są chorzy na COVID. Co pan powie tym, którzy w domu próbują przeczekać, którzy próbują się leczyć samodzielnie, na przykład korzystając z koncentratorów tlenu? Korzystanie z koncentratorów tlenu w sytuacji, kiedy jest niewydolność oddechowa, no, ma bardzo ograniczoną wartość. Oczywiście my mówimy już o ciężkiej postaci. Bo jeżeli mówimy o postaciach lekkich, kiedy one przebiegają bezobjawowo albo z kilkudniową gorączką, kiedy pacjent czuje się dobrze i właściwie nie, mimo że jest zakażony koronawirusem, może to bez jakichś dodatkowych objawów przechorować, to takie izolowanie się od świata zewnętrznego, izolowanie się od współmieszkańców, a także noszenie maski w domu, wtedy kiedy ktoś inny tam przebywa, dokładna higiena rąk, co najmniej 20 sekund, odkażanie środkami dezynfekcyjnymi, które mają zawartość co najmniej 60% alkoholu, zmywanie wszystkich jakichś powierzchni gładkich, które są często dotykane, unikanie dotykania nosa, twarzy. No, to są wszystko rzeczy, które mogą zapobiec przeniesieniu tego zakażenia, ale w sytuacji, kiedy mówimy o tym, że ktoś kupił sobie koncentrator tlenu, czy wypożyczył, czy załatwił w jakikolwiek sposób i uznaje, że ten koncentrator tlenu może mu spowodować przeżycie powikłania, jaką jest niewydolność oddechowa, czy ostra niewydolność oddechowa w domu, no to jest szalony. I mówi o tym wszystkim lekarz rodzinny Jacek Krajewski, drodzy państwo, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Panie prezesie, wygląda na to, że nie tylko lekarze będą mogli kwalifikować pacjentów do szczepienia antykowidowego. Sejm przyjął przed momentem przepisy, które zakładają, że będą mogli to robić także inni pracownicy ochrony zdrowia. Przyklaskuje pan? Mamy wiele milionów osób do zaszczepienia. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich miesięcy, szczepionka daje mało niepożądanych odczynów poszczepiennych i one naprawdę nie są, jeżeli są, to są łagodne. W związku z tym ryzyko podania po odpowiednim przeszkoleniu tej szczepionki nie jest duże. No to zacytuję, co mówi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, bo Prezydium waszej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się nadawaniu uprawnień przypisanych do wykonywania zawodu lekarza innym zawodom. To a propos tego, że teraz na przykład pielęgniarki i położne będą mogły kwalifikować do szczepień. No i Rada mówi tak, to zagraża bezpieczeństwu pacjentów i obniża standard udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jeśli mówimy o kwalifikacji do szczepień, to jest inna kwestia. Jeżeli mówimy o zaszczepieniu, czyli podaniu szczepionki, to jest inna sprawa. A mówimy o kwalifikowaniu do szczepień, bo cały pomysł, który właśnie przez Sejm przeszedł, jest taki, żeby ta kwalifikacja była jednak możliwa przez innych pracowników ochrony zdrowia niż tylko lekarzy. No, jeżeli
jeżeli rząd tak postanowi, Sejm to zatwierdzi, to cóż możemy powiedzieć, tylko protestować. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwalifikacje do szczepień, to powinien robić lekarz, bo on jako jedyny tak naprawdę z zawodów medycznych może ocenić stan zdrowia pacjenta i odpowiednio zakwalifikować. Więc tu się zgadzam z Naczelną Radą Lekarską. Pytanie, jak wygląda dzisiaj badanie przed szczepieniem? Jak wygląda ta kwalifikacja? Co sprawdza lekarz i jak podejmuje decyzję, decydując, czy mogę być zaszczepiony, czy nie? Przede wszystkim ogólny stan zdrowia i schorzenia współistniejące. I jeżeli mamy schorzenia współistniejące, które mogą czynić pacjenta, podanie szczepionki może nie być odpowiednio efektywne, czyli szczepionka nie wywoła odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej. Jeżeli stan pacjenta może w wyniku zaszczepienia się pogorszyć, no to są pewne dylematy, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Nie jest tego dużo, ale trzeba wiedzieć kiedy. I jeżeli my mówimy o masowości szczepień, to takich przypadków może zdarzać się, no coraz to któryś pacjent może taki przypadek zademonstrować. I tu jest chyba ten dylemat, panie prezesie, no bo jeśli mamy masowo szczepić za chwilę, ma być za chwilę więcej szczepionek, no to pytanie, czy nam się system nie zatka, jeśli tylko lekarze będą mogli kwalifikować nas do szczepień. Damy radę z samymi lekarzami? Dobrze. Naprawdę mamy ponad 6 tysięcy punktów szczepień, gdzie są lekarze. I tak naprawdę tylko dlatego, że mamy ograniczone dostawy szczepionek, to w tej chwili szczepimy tyle, ile szczepimy. Większość z tych punktów szczepień, które zgłosiły określoną liczbę szczepień, czy możliwości zaszczepienia określonej liczby osób, ma rezerwy, które można jeszcze dodatkowo zwiększyć. Zatem tworzenie nowych osób, czy dopuszczanie do kwalifikacji, do szczepień nowych osób jest tutaj krokiem w złą stronę. To a propos tych punktów szczepień, panie prezesie, miesiąc temu mówiliście, że przychodnie chcą rezygnować z udziału w Narodowym Programie Szczepień, bo waszym zdaniem, zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego, jest bałagan i chaos. No i padały takie głosy, że część przychodni zrezygnuje z dalszego szczepienia, jak tylko wyczerpie te pule zapisanych osób do końca marca. Rzeczywiście przychodnie będą rezygnowały z udziału w dalszych szczepieniach? Bo był bałagan i chaos. I nadal jest ten bałagan i chaos. Ale to właśnie w tym kierunku powinny zmierzać działania rządu i działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, aby to wszystko uporządkować. Ale na czym polega bałagan i chaos, panie prezesie? Te działania są wykonywane i my w tej chwili nie rezygnujemy, wręcz przeciwnie, patrzymy na te ruchy i staramy się w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, będzie tyle szczepionek, ile trzeba, wyszczepić maksymalną liczbę osób, które możemy wyszczepić. A czy Polacy przestraszyli się szczepień preparatem AstraZeneca? Przestraszyli się. Dużo jest takich osób, które chce odwołać zaplanowane już szczepienie? Przede wszystkim, jeżeli jest tak, że my kwalifikujemy teraz, czy zapisujemy pacjentów na szczepienia, to pierwsze pytanie jest takie, jakim preparatem pacjent będzie szczepiony. I pomimo tego, że my mówimy, że to jest szczepionka tak samo skuteczna, jak tamte pozostałe, bardzo często spotykamy się z odmową i z takim oświadczeniem, że zaczekają, aż będą mogli być zaszczepieni innym preparatem szczepionki. Najczęściej odwołują się do preparatu, który się pojawi niedługo na ta jednorazowa szczepionka cząstkowa. Jacek Krajewski, Marcin Zaborski, słuchaczom dziękujemy, ale zapraszamy do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. A co się dzieje, gdy ktoś odmawia szczepienia preparatem AstraZeneca? To jest tak, że on czeka spokojnie w kolejce, czy wypada z kolejki? Nie, jeżeli jest tak, że my wpisujemy go na listę, bo teraz jest trochę odwrócona kolejność. Jeszcze od 22 marca do 5 kwietnia będzie możliwość zaszczepienia pacjenta AstraZeneca według zamówienia, czyli jeżeli zamówimy 50 szczepionek, to szukamy pacjentów do tego, żeby zaszczepić tymi 50 szczepionkami. Jeżeli jeden rezygnuje, bierzemy następnego, który się zgodzi. Natomiast od 5 kwietnia będzie tak, że w momencie, kiedy zbierzemy odpowiednią pulę pacjentów, to my będziemy mogli zamówić w związku z ofertą firmy, AstraZeneca daje ofertę, że możemy na przykład zamówić 50 szczepionek. Jeżeli mamy tyle pacjentów, to zamawiamy te 50 szczepionek, tak żeby się nic nie zmarnowało. I to nie zawsze jest tak, że ci pacjenci rezygnują.
Jest tak, że w pewnym środowisku kilka znanych osób, jakichś liderów lokalnej społeczności miało po AstraZenece jakieś objawy uboczne, na przykład gorączkę, mieli, nie poszli do pracy, fatalne samopoczucie i no, to przeszło do ogólnej wiadomości. I przez jakiś czas panuje w związku z tym zaniepokojenie i w momencie, kiedy słyszą pacjenci, że też tą szczepionką będą szczepieni, to odmawiają. Trudno jakiekolwiek argumenty znaleźć logiczne, bo oni ich nie słuchali. Po prostu nie chcą i tyle. Natomiast jest po pewnym czasie, mija już ten przestrach, a zaczyna dominować strach przed zarażeniem COVID-em. I wtedy istnieje możliwość, że ci pacjenci się zgłoszą i wtedy możemy z agencji dobrać tych szczepionek tyle, ile będzie potrzeba na zaszczepienie tych, którzy no, wcześniej zrezygnowali. Co jakiś czas docierają do nas sygnały, że wciąż niezaszczepione są jakieś osoby nawet powyżej 80 roku życia, że wciąż czekają i nie wiedzą, kiedy będą zaszczepione. Jak to wygląda z perspektywy no właśnie waszej, Porozumienia Zielonogórskiego? Dostajecie dużo takich sygnałów, że są zaległości, że są kolejki tych, którzy powinni być już zaszczepieni rzeczywiście, czy to są tylko pojedyncze przypadki? To zależy, tak jak wcześniej mówiłem, to zależy od populacji. Jeżeli ja na przykład mam w swojej praktyce w cudzysłowie starą populację, czyli mam dużo pacjentów po 80, 70 roku życia. W związku z tym te terminy, które nam dano do zapełnienia szczepionkami, czyli do końca marca, błyskawicznie zapełniły się osobami, które miały 80, 70 lat. I teraz te pozostałe, które się nie zmieściły, zgłosiły się w kolejności późniejszej niż te pierwsze, no czekają na następne terminy, które będą już po 25 marca przygotowywane i one będą szczepione w następnej kolejności. Po prostu wszystko zależy od tego, czy populacja jest młoda, czy stara, czy są jeszcze miejsca na dopisanie tej osoby, czy nie. Poza tym teraz już dochodzą osoby z grupy 1B, a więc te przewlekle chore, które na równi z pacjentami 80-70-letnimi są traktowani, jeżeli chodzi o wpisywanie na terminy. Porozumienie rezydentów ogłosiła dzisiaj coś takiego. Zachęcamy lekarzy do dokładnego przyjrzenia się swojemu stanowi zdrowia. 22 marca, w poniedziałek, od początku przyszłego tygodnia, rezydenci masowo będą brali zwolnienia lekarskie. Przyłączy się pan do protestu? Nie jestem rezydentem, no to wiem, panie redaktorze. Ale czy Porozumienie Zielonogórskie popiera tego typu protest? No, trzeba wniknąć w przyczyny tego protestu. Jeżeli przyczyny protestu są takie, że młodzi ludzie, dobrze wykształceni, starający się jak najwięcej, aby być przydatni swoim pacjentom, pomimo wielokrotnych wniosków, pomimo już wcześniejszych protestów, nadal są traktowani po macoszemu, nie dostają wynagrodzeń, które no chociaż w jakimś stopniu pozwalałyby im na samodzielność, no to trudno się dziwić ich desperacji. I to jest natomiast jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że mamy dzisiaj 25 tysięcy zakażeń koronawirusem, wprowadzamy czerwoną strefę w całej Polsce, no i pytamy, czy to jest moment na protestowanie? Oczywiście, że każdy moment będzie zły. Teraz jest akurat zły moment. Za tydzień czy za 3 tygodnie, kiedy już zmniejszy się liczba zachorowań, też będzie zły moment z jakichś innych powodów. Nigdy nie jest dobry moment na protest w ochronie zdrowia. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że każdy pretekst jest dobry, żeby pokazać w złym świetle tych ludzi, którzy protestują. A oni naprawdę mają rację. No, wcześniej Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ogłaszał tak, tylko strajk albo grupowa rezygnacja z pracy są sposobem na uzyskanie godziwych wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Związek zachęcał do tego, żeby wchodzić w spory zbiorowe. No i tu jest pytanie znów do pana jako szefa Porozumienia Zielonogórskiego. Czy wy taki sposób działania teraz popieracie? Tragiczne jest to, że musimy takich sposobów. Powinna być rozmowa partnerska, która pokazuje dobrą wolę jednej i drugiej strony. To ja rozumiem. Opis sytuacji, tragedia i tak dalej. A ja pytam o to, czy wy, Porozumienie Zielonogórskie, podpisujecie się pod tego rodzaju postulatem? Strajkujmy albo rezygnujmy masowo z pracy.
Masowe rezygnowanie z pracy jest oczywiście złym rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my jesteśmy pracodawcami w większości i nasi pracownicy mieliby rezygnować z pracy, to by było no, fatalne dla kondycji naszych firm. Natomiast taki dylemat, czy takie zagrożenie i konsekwencja prowadzeniu takiego pójścia na zderzenie jest niedobra zarówno dla tych, którzy to robią, jak i dla pacjentów. Natomiast winę za to, że taka sytuacja powstaje, ponosi ewidentnie rząd. Okej, ale pan jako pracodawca próbował na przykład policzyć, czy zderzy się za chwilę z problemem tego, że nie będzie lekarzy w pracy, no bo będą na zwolnieniu lekarskim na przykład. Ja mam taką sytuację, że jestem lekarzem i mogę zastąpić tych, którzy protestują. Natomiast na pewno uważam, że nie powinno do tego dojść i że strona rządowa, minister zdrowia powinien tutaj znaleźć rozwiązanie, ponieważ to jest, to on powinien dostrzegać sytuację. Tak, tak, to już pan mówił, ale ja o co innego pytam, panie prezesie. Pytam o to, czy wy jako pracodawcy próbowaliście się zorientować w sytuacji i czy wy stoicie przed jakimś problemem, bo za chwilę z grafiku wypadną wam pracownicy najzwyczajniej w świecie? My stoimy przed problemem polegającym na tym, że musimy tych pracowników utrzymać w pracy. Jeżeli nie mamy tych pracowników, a jesteśmy lekarzami, to musimy ich zastąpić, a w związku z tym będzie ograniczona dostępność dla pacjentów. Więc tu na pewno pacjenci na tym nie zyskają. A to za to, że taka sytuacja powstała, na pewno winy jedynie nie ponoszą lekarze, którzy w takiej sytuacji się znaleźli. Nie dowiedziałem się, panie prezesie. To pójdę dalej w takim razie. Nie spodobało się panu to, że pacjenci mogą wybierać, czy chcą teleporady, czy wizyty w gabinecie lekarskim. Dlaczego panu się to nie spodobało? No ale to nie to mi się nie spodobało. Pacjent może wybierać i zawsze mógł wybierać. Już poprzednie rozporządzenie było tak napisane, że to pacjent tak naprawdę wybiera, czy chce osobistą wizytę, czy konsultację telefoniczną. Jeśli tak było, to proszę mi proszę wybaczyć, ale wielokrotnie próbowałem się umówić u lekarza i zawsze słyszałem, że w grę wchodzi tylko teleporada i nikt mi nie proponował wizyty w gabinecie lekarskim. Panie prezesie? Nie wiem, to w takim razie ktoś nadużywał tego narzędzia. No i to właśnie jest... minister zdrowia powiedział ostatnio tak. Mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad. Jeśli chodzi o formę kontaktu z pacjentem, to również niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego i zdecydowałem się ograniczyć możliwość stosowania teleporad. Tak, panie rektorze, tu trzeba powiedzieć tak, teleporady z nami zostaną i konsultacje telefoniczne spełniają swoją rolę, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy, które nie wymagają osobistego zbadania. Natomiast przyzwyczajenie się do teleporad czy do telekonsultacji tylko i wyłącznie po to, żeby pacjentów nie przyjmować, czy żeby tylko tej formy używać, jest oczywiście błędem i tak nie powinno być. Ale to się zdarzało. Może pan to powiedzieć wprost, że zdarzały się takie przypadki, że przynajmniej w części przychodni niektórzy się najzwyczajniej w świecie przyzwyczaili, że to jest wygodne. To jest wygodne, ale też bezpieczne. Pamiętajmy o reżimie sanitarnym, mamy pandemię. W związku z tym, jeżeli musimy kogoś, telekonsultacja bardzo często służyła jako selekcja pacjentów, którzy powinni byli być przyjęci lub nie. W tej chwili jest taka sytuacja, czy pacjent potrzebuje, czy nie. Może przyjść na wizytę osobistą, bo spełnia pewne kryteria rozporządzenia. Rozporządzenie ogranicza pewną swobodę, jeżeli chodzi o doprowadzenie do osobistej porady pacjenta, ale tak, że jego bezpieczeństwo, czy transmisja zakażenia może być tutaj zakłócone. To o tym bezpieczeństwie mówił nam ostatnio krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, profesor Jarosław Pinkas, mówił tak. Trzeba jak najszybciej wracać do normalności. Należy zadbać o logistykę, dystansowanie się, być może wydłużenie godzin pracy przychodni. Ale nie brakuje środków ochrony, nie brakuje środków do dezynfekcji, a telemedycyna nie załatwi wszystkiego. No pewnie, że nie załatwi. Badanie osobiste jest najważniejsze i daje największe bezpieczeństwo lekarzowi, pacjentowi i lekarzowi.
I to jest oczywiste. I badanie, oglądanie, osłuchiwanie, obmacywanie, opłukiwanie, to wszystko są rzeczy, które musi lekarz zrobić wtedy, kiedy pacjent tego wymaga. W wielu przypadkach, które my prowadzimy w podstawowej opiece zdrowotnej, takiej potrzeby nie ma, ponieważ pacjent załatwia sprawę nie wymagającej jego zbadania. A często przychodzi osobiście tylko po to, żeby wypełnić papiery na przykład, co nie jest konieczne, co naraża go na pewne ryzyko zakażenia i tak dalej. Więc okay, tutaj, ale czy pan jako prezes, czy pan jako prezes Porozumienia Zielonogórskiego wie, ile POZ-ów u was skupionych działało w styczniu, w lutym w taki sposób, że przyjmowało pacjentów rzeczywiście w gabinetach i jaka część pacjentów rzeczywiście do tych gabinetów trafiła? Jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów w pierwszych miesiącach, kiedy nie było środków ochrony indywidualnej, to myśmy zrobili badanie i wyglądało na to, że na 10 pacjentów jeden pacjent mógł być przyjęty osobiście, a 90% było wykonywanie tele. Na początku pandemii, rozumiem, czyli mniej więcej rok temu. A jeśli chodzi o styczeń, luty tego roku na przykład, próbowaliście to ustalić? Jeżeli chodzi o nas w tej chwili, przynajmniej biorąc pod uwagę mój przykład i kolegów, my przyjmujemy mniej więcej pół na pół. Czyli połowa przychodzi osobiście, połowa jest telekonsultacji i wielu pacjentów to bardzo się podoba, ponieważ telekonsultacje są dla nich także bardzo wygodnym, komfortowym rozwiązaniem. Nie muszą przychodzić osobiście. My przecież szczepimy także dzieci, robimy bilanse, robimy profilaktykę. To nie jest tak, że tylko przychodzą pacjenci, jeżeli chodzi o medycynę naprawczą. Więc to wraca powoli do normalności, ale cały czas pamiętajmy o reżimie sanitarnym i o tym, że wizyta osobista musi być później następny pacjent, który przyjdzie, musi być pewien odstęp między tymi pacjentami, musi być dezynfekcja pomieszczenia, musi być wietrzenie, a więc dłużej troszeczkę to wszystko wygląda, a w międzyczasie można wykonać telekonsultacje. Panie prezesie, a co pan podpowiada pacjentom jako lekarz, którzy przeszli COVID i wracają być może do pana po pewnym czasie? Jakieś konkretne badania pan zleca? Wszystko zależy, jak pacjent przeszedł chorobę. Jeżeli jest tak, że przeszedł łagodnie i generalnie nie demonstruje objawów w postaci jakiegoś utrzymującego się kaszlu, czy duszności, czy ogólnego złego samopoczucia, to generalnie ci pacjenci często wracają do pracy i nawet się do nas nie zgłaszają. Poza tą rozmową, która zwykle odbywa się w 8 dniu w czasie izolacji, potwierdzają, że czują się dobrze, nie mają objawów i mogą wrócić do pracy. Czasami jest tak, że jeżeli mają jeszcze złe samopoczucie, wydłużamy tą izolację. Natomiast oczywiście jest część pacjentów, którzy zgłaszają, że mają złe samopoczucie. Czasami to jest po chorobie, od razu po okresie izolacji, czasami kilka tygodni później, ale zgłaszają się z gorszym samopoczuciem, no i wtedy oczywiście wykonujemy badania, no przede wszystkim zdjęcie klatki piersiowej. I co nas powinno szczególnie niepokoić, jeśli przechodziliśmy COVID? No, czas mija i co jest takim symptomem, na który szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę? To utrzymujący się kaszel i łatwa męczliwość, no i ta duszność, właśnie duszność wysiłkowa. Czasami pojawia się krwioplucie. Tu rzeczywiście zdjęcie klatki piersiowej czy wykonanie podstawowych badań, no nie ma właściwie tutaj dyskusji. To musi być wykonane, choroba jest poważna. Nawet jeżeli przebiegała łagodnie, a później pojawiają się jakieś powikłania, no badanie musi być wykonane i zlecone badania dodatkowe, żeby potwierdzić, że mamy, czy nie mamy do czynienia przypadkiem z jeszcze utrzymującymi się zmianami w płucach. Lekarz rodzinny, prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.